No hej, witajcie na kanale Evie Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam wszystkie akcesoria, jakie należy mieć ze sobą, gdy jedziemy Teslą na wakacje. Także oglądajcie. Więc w zależności od tego, jakim samochodem, czy jaką Teslą, może już skupmy się na Tesli, żeby nie udawać, że zajmujemy się czymś innym. W zależności, jaką Teslą jedziecie, od tego zależy też Wasz dobór akcesoriów. W tej chwili skupimy się na Tesli Model S w wersji europejskiej, chociaż też powiem parę słów na temat wersji amerykańskiej, co ja ze sobą wożę i co uważam za absolutne niezbędne minimum do tego, żeby przetrwać w, że tak powiem, w dzikim świecie spaliniaków. Także zaczynamy po kolei. Pierwsza i podstawowa rzecz, jaką każdy powinien mieć w Tesli europejskiej, to jest konwersja CCS. Niektórzy z Was jeszcze tego nie mają. Serdecznie zachęcam do tego, żeby jednak sobie tą konwersję zrobić, bo to bardzo ułatwia życie. Pozwala Wam też korzystać i planować trasy z ładowarkami Tesli trzeciej generacji, które są wyposażone już tylko w CCS. Wy o tym, jeżdżąc tylko z tym standardowym gniazdem, zresztą to gniazdo pokażemy zaraz, jak ono wygląda. Jeżdżąc z tym standardowym gniazdem, Wy nawet planując trasę i nie mając konwersji CCS, planując trasę, wasza aplikacja na MCU nie pokaże Wam tego, ale omijacie wszystkie ładowarki trzeciego typu. I bardzo często wydłuża Wam to podróż, dlatego że tych ładowarek jest mniej i mniej w Europie cały czas. Wszystkie nowe ładowarki, które Tesla stawia, są ładowarkami ze złączem CCS, także warto naprawdę to zrobić. Tutaj jeszcze słówko na temat Tesli amerykańskiej. Są takie na rynku dostępne ładowarki zupełnie nieautoryzowane, znaczy takie przejściówki, które korzystają z gniazda amerykańskiego. To wymaga też oczywiście przeróbki, zainstalowania odpowiedniego sterownika, ale zdecydowanie posiadaczom wersji amerykańskiej ułatwia życie. Więc to jest podstawowa rzecz, którą należy mieć. Warto ze sobą mieć, a uważam, że jest to wręcz niezbędne. W przypadku mówię tutaj Tesli SX, adapter na HDMO. Ja wiem, że standard HDMO jest wypierany, ale ciągle jest gigantyczna ilość ładowarek ze standardem HDMO i ten standard jest na tyle już ignorowany, że po prostu bardzo często będziecie mogli się ładować tam, gdzie inni już ładować się nie będą mogli. Także warto ze sobą to mieć. Jest tego mało, to już nie jest dostępne. Raczej się kupuje to z rynku wtórnego, ale jeżeli macie możliwość, to się zaopatrzcie w to. Dodatkowo, popatrzcie, to posiada otwieranie klapki. Także to jest fajne urządzenie, co prawda troszeczkę kłopotliwe ze względu na wymiar, ale przydatne. Teraz kolejna część związana z ładowaniem Tesli w podróży, ładowanie prądem zmiennym. Przede wszystkim kabel do słupków, czyli kabel, który z jednej strony wpinamy do słupka typ 2, a z drugiej strony wkładamy do gniazda. To jest akurat oryginalny kabel Tesli. Tesla teraz skorzysta z innych dostawców, to już nie jest... Jak widzicie, tutaj jest napisane, że to jest dla Tesli zrobione, natomiast robi to ta firma. I takie kabelki 4-metrowe można się normalnie w nie zaopatrzyć i one pomagają Wam ładować się na słupkach, tak? Czyli takich ładowarkach, nazwijmy to ładowarkach, to takich, no tak, ładowarkach, na słupkach AC, gdzie macie coś w rodzaju takiego stylizowanego gniazda, natomiast te kable też można podłączyć. Ja to w zasadzie chyba rozpakuję. Użyjemy tutaj na przykład kabla ładującego. W ten sposób można to też łączyć z FZ. Więc taki kabel warto mieć ze sobą i w przypadku Tesli S i w przypadku Tesli Model 3 i Y taki kabel Wam się przysłuży. Dobrze, jeszcze cały czas idąc w stronę Tesla Model S w wersji europejskiej ma ładowarkę trójfazową na pokładzie, więc dobrze jest zaopatrzyć się, znaleźć gdzieś na rynku jeszcze. Cały czas można to kupić w Tesli, chociaż jest horrendalnie drogie. To jest kabel przyłączeniowy Tesli trójfazowy, czyli taki, który obsługuje trzy fazy i ma wymienne końcówki. To jest akurat końcówka Schuko jednofazowa, ale są dostępne jeszcze, raczej z rynku wtórnego. Takie przejściówki na trzy fazy, to jest przejściówka 16 A. Do tego należy się zaopatrzyć w taki lub podobny adapter, który pozwala nam się podłączać do outletu 32 A trójfazowego. Dzięki temu możemy się podłączyć swobodnie do takiego gniazda, które występuje najczęściej, czyli 3 razy 32 A, 22 kW, natomiast sam kabel dostarczy nam 11 kW.
Tesla Model S mają co najmniej 11 kW trójfazowego prądu. Mogą też przyjmować 18 kW lub 22 kW w najlepszej możliwej wersji. Ciężko to trochę chodzi. Następną ładowarką, którą spotykamy dosyć często, to już raczej dotyczy Tesli Model 3. To jest kabel przyłączeniowy. Przepraszam, mam straszny bałagan tutaj. Kabel przyłączeniowy trzeciej generacji, który ma te końcóweczki troszeczkę inaczej wymienialne. To jest coś, co raczej będziecie spotykać w Tesli Model 3 i w Tesli Model Y. Też oczywiście z otwieraniem klapki, tutaj z guzika. Końcówki są wymieniane trochę w inny sposób. Czyli tak się je wyciąga. To jest akurat właśnie wtyczka Schuko. Żeby osiągnąć z tego kabla maksymalną jego moc, czyli 7,3 kW, czyli 32 ampery na jednej fazie, trzeba użyć takiej właśnie przejściówki. I tą przejściówkę w naszych realiach, że tak powiem, tutaj polskich, należy podłączyć znowu do takiego adaptera. Taki adapter wykonuje się we własnym zakresie. Czyli taką końcówkę niebieską, 32 amperową, podłączamy do takiego gniazdka stylizowanego i tutaj mamy wejście na 32 ampery. I teraz jeszcze jedna rzecz, ważna informacja. Dla tych, którzy mają samochody w wersji amerykańskiej. Jezu, muszę się wygrzebać z tego całego. To jest też ładowarka trzeciej generacji w wersji amerykańskiej. I tutaj w zasadzie zamieniając tylko te kable. Tak normalnie przychodzi to z kablem amerykańskim. Wkładacie kabel Schuko i macie ładowarkę amerykańską dostosowaną do naszych realiów. I działa to dokładnie tak samo w przypadku zastosowania przejściówki tutaj 32-amperowej. Akurat mam teraz 16-amperową, także ona jest troszeczkę mniejsza, 32-amperowa jest większa. Dodatkowo każdy posiadacz Tesli amerykańskiej dobrze, żeby miał też ze sobą coś takiego. To jest przejściówka ze standardu Tesli na standard typ 1, a z kolei z typu pierwszego, ja teraz nie wziąłem ze sobą przejściówek, jest dużo kabli przejściowych, wziąłem tylko jeden kabel. To jest kabel do słupków, który z jednej strony ma typ drugi, a z drugiej strony typ pierwszy, który wtykamy tutaj i możemy się ładować. Dodatkowo to działa też ze zwykłymi ładowarkami, znaczy kablami przyłączeniowymi typu pierwszego. I to pozwala nam osiągnąć też 7,3 kW. Ogólnie samochody amerykańskie mają ładowarki na pokładzie jednofazowe, które oczywiście też są w stanie wyciągnąć 11 kW, a nawet i więcej, ale nasze warunki tutaj dotyczące jakby mocy obsługiwanej na jednej fazie w naszym kraju no nie pozwolą Wam takich mocy osiągnąć. Zawsze warto mieć ze sobą przedłużacz tego typu, nie zwijany w bęben, tylko taki po prostu dosyć gruby, który jest w stanie wytrzymać do 16 amper bezproblemowo, a nawet i 32 sądzę by wytrzymał. W razie gdybyście musieli, nie wiem, pożyczać gdzieś w polu od kogoś prąd, czy mielibyście daleko do gniazdka w hotelu, to takie rzeczy Wam też mogą bardzo mocno pomóc. Mi osobiście parę razy pomogły. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że warto mieć oczywiście torby, żeby to wszystko zorganizować. Ja tutaj nie jestem dobrym przykładem, bo po prostu nawrzucałem tych gratów. Ale ogólnie ja sobie jak jadę w podróż, to każdą ładowarkę mam osobno w takiej torbie. I mam te torby po prostu we franku poukładane jedna obok drugiej. Pomaga to zorganizować sobie życie. Jeżeli chodzi o sprawy awaryjne, mam też ze sobą zawsze taki zestaw. To jest zestaw naprawczy do kół w momencie, gdyby coś się wydarzyło nieprzyjemnego. Macie tutaj kompresor w zestawie i jakby zestaw do naprawiania przebitych opon. Awaryjny oczywiście. To, o czym mówiła już Patrycja w jednym z odcinków, czyli awaryjny młotek do otwierania szyb. Ja to po prostu wożę, zachęcam też do tego, żeby to mieć. Zdecydowanie lepiej do podróżowania przygotowana jest Tesla Model 3, która ma już wbudowane gniazdo CCS i ono jest oczywiście jak to CCS kombinowane z typem drugim, więc możecie, jest łatwiej i nie musicie stosować tych wszystkich przejściówek, tak jak to jest w Tesli Model S i X, mówię o takiej przejściówce, więc tych kabli wozimy ze sobą troszeczkę mniej. Natomiast Tesla Model S i X daje Wam inną ewentualność, czyli możecie korzystać ze złącza HDMO. Tak jak wspominałem, te przejściówki HDMO są już niedostępne jako nowe. No, niektórzy, tak jak my, jeszcze mają parę sztuk w dostępności. Natomiast ogólnie jest to rynek wtórny, ale warto to naprawdę warto ze sobą mieć.
Więc mając ten cały sprzęt, o którym wspomniałem wcześniej, możecie być pewni, że jeżeli nie wydarzy się natural disaster czy ewentualnie jakaś wojna nuklearna, to będziecie w stanie się naładować i dojedziecie bezpiecznie i będziecie też czuli się w miarę komfortowo w sytuacjach awaryjnych, gdzie będzie trzeba podciągnąć kabel, nie wiem, do drugiego piętra w hotelu. To uwierzcie mi, że takie przypadki też się zdarzają. Naprawdę różne rzeczy już widziałem podróżując po Polsce i po Europie. Ładowarek jest ogólnie coraz więcej, także te podróże stają się bezpieczniejsze. Niemniej, jak na razie nie ma jeszcze ustalonego standardu, a w szczególności w starszych Teslach, nawet jeżeli standard się ustali, to ciągle będziecie potrzebowali tych wszystkich przejściówek i adapterów. Ten materiał jest rozwinięciem, pewną ewolucją naszego materiału sprzed roku, kiedy kręciliśmy na temat kablologii związanej z samochodami elektrycznymi, no bo pojawiło się parę nowych rzeczy lub inaczej tych rzeczy jeszcze wtedy nie mieliśmy na wyposażeniu. Tak jak widzicie, trochę jakby materiału, w sensie adapterów, kabli, przejściówek trzeba ze sobą wozić. Ale pamiętajcie o tym, bo będzie Wam się podróżowało znacznie bezpieczniej, będziecie czuli się pewniej, mając to wszystko ze sobą, nawet jeżeli nie wszystko zawsze użyjecie. Także cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was pomocny. Oglądajcie, subskrybujcie i lajkujcie.